Witam serdecznie. Po tym ekranie widzimy, że z powrotem jesteśmy w grze Horizon Zero Dawn, czyli będziemy grać naszą dziewczyną Eloi. I tak jak żeśmy w poprzednim odcinku byli tutaj w jakiejś zaporze, żeśmy siwe łowisko to się nazywało, i żeśmy tam zrobili pewne rzeczy, i zamierzenie moje było już wrócić do podstawki, żebyśmy kontynuowali akcję główną. To się okazuje, że tu jednak nie wszystko żeśmy jeszcze zrobili, musimy się tu pokręcić. I tak doszedłem do wniosku, że jednak trochę, może jeszcze coś porobimy w tym odcineczku. I może tych niebieskoskierek, troszeczkę niebieskoskierki to się nazywa, chyba tak, znajdziemy jeszcze i może nam się uda kupić jakiś porządny łuk czy coś innego w tym momencie. No dobra, zobaczymy. Pocieszające jest to, że tutaj jest ta klówka Aurei i wyszło mi, że tą drogę, którą żeśmy tutaj przeszli, czyli drogę szamanów, zrobiło tylko 10,2% ludzi, czyli nie jest tak grających, no grających na pewno wersję na PS-ie. Nie na PS-ie, tylko na PC-cie. Czyli nie jest tak źle. Mieścimy się troszeczkę poniżej, powyżej normy, tak byśmy powiedzieli. No dobra, tyle dywagacji. Idźmy tutaj, zobaczmy, co tutaj w tym zbiorniku retencyjnym mamy zrobić. Przygotujmy się, czy czasami nie będziemy musieli walczyć, bo my tak troszeczkę, no nawet nie jest tak źle, ale tam kłapaki są, kłapaki to tym. To może przygotujmy się na te kłapaki. Jakieś odgłosy słychać dosyć mocne. Podejrzewam, że tak łatwo nie powie, koza nam uciekła. Musimy zbierać też szopa, muszę znaleźć gdzieś inne rzeczy. To jednak nie to. Nie zapalającą. Szkoda, że zapalającą. Musimy też pozbierać parę rzeczy. Kość szopa mi jest potrzebna i coś jeszcze, bo ten ekwipunek już mi się nie mieści i to są rzeczy, które dzięki którym ewentualnie będę mógł coś tam polepszyć. Jakieś takie odgłosy słychać. Niepokojące troszeczkę, jakby ktoś coś walił, ale miejmy nadzieję, że to są ludzie, a nie. No tak, wszędzie trochę zbieractwa musimy odwalić, bo inaczej nie będziemy mieć rzeczy, które nam są do czegoś potrzebne. Idziemy w kierunku tego zbiornika, no możemy sobie tu górą przejść, zobaczymy, czy coś tu się nie dzieje innego. Przy okazji może kogoś znajdziemy. Tylko kozy. Jakiś człowiek coś tam walczy chyba. No właśnie też to słyszę i dlatego jestem zdziwiony, co to jest. Nie żartowała z tym dźwiękiem. Faktycznie było coś, że coś tam tak wali. Walimy w te kozy, a nie jestem pewien, czy mi to... O, tam do środka trzeba wejść będzie. Aha, bo jest ususzone. No dobra, to idziemy. Tędy nie, tam będzie chyba przejście. To ze środka to się wydobywa ten odgłos. Chcąc, nie chcąc, znowu będziemy musieli gdzieś wejść w jakieś... Gorzkie. No dobra, chodźmy, zobaczmy to, co to jest takiego. No i właśnie to jest to, że zaczynam chodzić na boki. Odkryte łoskoty.
Co tam jest? Prosto ze słynnego studia zbiornik retencyjny. Konkret. Dobra, to nie jest nic ciekawego dla nas. Tylko z drugiej strony. Przygotujmy się, gdyby coś. Dobra, dajmy sobie z tym spokój, tylko zbierajmy na razie. Jakiś szaman szalony. Już chciałem do niego strzelić. Tak patrzę, czy coś jeszcze tu innego jest. Nie wiem, co zrobiłaś, ale woda spłynęła szybciej niż trwa krótka pieśń. Co sądzisz o tej muzyce? Pierwszy raz coś takiego słyszę. Nie ma innego miejsca, które by tak rezonowało, miało takie brzmienie, wyciskało powietrze z płuc. I oczywiście znam te rury jak nikt inny. Miałam okazję je poznać, zanim jeszcze nauczyłam się chodzić. Dziękuję ci za pozbycie się wody. Nie tylko w moim imieniu, lecz także mych przodków i ich pieśni. Proszę, weź to. W dowód mojej wdzięczności. O, aż 3 żeśmy dostali. Mamy 11. Pięknie. No to dobrze, że żeśmy tutaj przyszli to skończyć, bo mamy szansę. Coś tu jest. A, to jest to też dwie ostatnie laski, to co żeśmy oglądali wcześniej. No to co, chyba musimy wyjść dokładnie tędy, co żeśmy przyszli, bo tu nie ma jakiejś innej drogi. Jeszcze tylko patrzę, czy czasami nie ma jakiegoś punkciku, który by nam się do czegoś przydał. Nie ma nic, to wracamy. Musimy pomyśleć, co by zrobić, żeby zdobyć jeszcze te kryształki i będziemy mogli kupić jakąś dobrą broń. Wiem, że jakiś łuk potrzebuję i to w tym momencie by ten łuk był po prostu lepszy. Dobra, popatrzmy sobie na spokojnie. Łaskoty. Jest barwnik tutaj, to nie jest tych rzeczy nic. Tu jest pomóc. Ach, z kim mam? Dlaczego mamy porozmawiać? Zobaczmy. Misję. To nie jest to. Wspólny sekret. Znajdź szynę. Modyfikacja włóczni. To mnie bardzo interesuje i to by było bardzo fajne i jedną byśmy zdobyli, tylko gdzie to zaraz sobie zobaczymy, ale te poboczne. A to jest ten z werakiem, a to nie, zdominuj. To jeszcze musimy zrobić, oczyścić ten obóz bandytów i inne rzeczy, to nie wszystko naraz. I aż niebies, aż 8 dostaniemy. Bardzo dobre. Chwila spokoju. Jedna nagroda hojna. Wróć. To daleko jest, to nie to. To jest też poziom 40, to jeszcze jest za daleko dla nas, bo my jesteśmy na 39, czy 8, czy 7. Ale ja myślę, że możemy sobie zrobić. Nie. To były poboczne zadania chyba. Wspólny sekret 30, to możemy zrobić. O właśnie, i my sobie zobaczmy na mapie, gdzie to jest. Wiem, że gdzieś do góry. No i bardzo do góry, bo za bardzo specjalnie nie mamy nawet jak tam się dostać. Wszystko po drodze jest. Stąd prowadzi ścieżka, ale czy my byśmy się. No, znowu przez to przechodzić to nie za bardzo. Ale patent.
pójdziemy tutaj górą, tu mamy ognisko, ale musimy iść tędy do tego ogniska, sobie zaznaczmy go tutaj. Jesteśmy aż tak daleko? Kawał drogi, ale po drodze mamy też jakieś ognisko. No bo dobra, musimy podkrywać to wszystko, bo to... Dobra, to najpierw idziemy tutaj do tego ogniska. Szybko tutaj się robi... Nie wiem, czy zauważyliście, ale tu się szybko robi ciemno. Albo ja tak szybko po prostu gramy, że... Zbieram te wszystkie różne rzeczy. Dobra, to nie jest... Akurat chyba nie było... O. Z przewrotu strzał to już jest naprawdę dobre. Ciemny las. Borsuk potrzebny nam. Co jeszcze jest w okolicy? Koza nie, borsuk by nam potrzebny. Jeszcze jeden jest borsuk, tam. Dobra, najpierw tego obróbmy. Tutaj chyba raczej nic z niego nie wypadło. Tu jest to mięso tylko. A gdzie ten drugi? Tam gdzieś. Jesteśmy gdzieś, gdzie są... dosyć duże zasoby. Wow, bo tu nas zobaczą, coś tutaj jest. To to jest w ogóle? Dwunogi. Dobra, wracajmy do tego, co mieliśmy tam zacząć robić, czyli zaznaczyliśmy sobie 100 metrów stąd. No i pobiegłem za borsukami. Mamy jakąś z borsuka coś potrzebujemy, ale jak widać nic żeśmy nie dostali. Więc idziemy tędy. Wiewiórka. Z wiewiórki też coś potrzebujemy. Ale nie mięso. Potrzebujemy jakieś większe rzeczy. Dobra, idźmy po tego, bo będziemy chodzić na te polowania, to będę musiał się potem sam wybrać troszeczkę. Ognisko ogniskiem, ale tam też widać, że są i inne jakieś koziołeczki. Dobra, sprawdźmy, czy nam coś wpadło. Wytwarzanie, dźwig. To mi jest potrzebne, nic się nie pojawiło. Kość lisa, no to wiedziałem, że coś jest tego. Kość szopa, my borsuka żeśmy jakąś, ale nie kość, tylko coś. Szopa. Szczura. To mięso mamy. Kość wiewiórki. Kość dzika. Skóra szopa. No wiedziałem, że jakieś takie rzeczy nam są potrzeba. Skóra ryby. To jest najfajniejsze sprawy. No to dobra. Znaczy, że nic tutaj nie mamy. Musimy iść dalej. Idziemy w tamtym kierunku. To musimy iść tędy. Tą szynę chcę znaleźć, bo cały czas polepszamy sobie różne rzeczy, ale nie możemy sobie polepszyć. Spokojnie, bo tu latający widzę jest ptaszek, a ja bym nie chciał koło nich przechodzić, koło tych lutych. No tu jest ciężko. Mam cię. Nie wiem do czego to, ale może do czegoś się przyda potem. Tu jest jakaś budowla.
To jest. Tak ciężko to szło. No właśnie, dlatego się trochę zdziwiłem, że tak z niego ciężko. No co, nie możemy wziąć? Jakby wszystkie zimy nadeszły jednocześnie. Dlaczego tego nie mogę wziąć? Coś błąd jakiś jest. Dobra. Idziemy dalej. No my mamy przecież jakąś taką kurteczkę. Chyba jedną z lepszych ubraną. Nie mówię, że najlepszą, ale nie była też taka najgorsza. Możemy brać, no to coś tam, to jedno na mnie. Co to jest tutaj? Aha, tu jesteśmy do góry tej całej zapory. Idziemy w tym kierunku. Nic nie pokazuje, żeby tak blisko było koło nas gdzieś ognisko. No ale dobra, będziemy iść dalej. Idziemy w tym kierunku. Do tego rozwidlenia gdzieś tak. Musimy tam iść. Przygotowani na wszystko. No, coś tu dużego chodziło, więc trzeba być przygotowanym. Zapora. To jeszcze był dzień, to byśmy coś widzieli, a tak to. Chata górska. W tamtym kierunku. Coś tam jest jakieś, ale to jest za daleko. Szkoda, że tego fokusa nie można też troszeczkę tak by zrobić, żeby lepiej pokazywał, znaczy na dalszą odległość takie. To są dwie rzeczy właśnie, ta włócznia, której możemy sobie wszystko zrobić inaczej, a tej włóczni nie za bardzo, chociaż zebrałem modyfikacje do włóczni, to jest takie trochę dziwne. Nie wiem, może gdzieś po prostu jest możliwość. Tu nie ma żadnych wejść, dobra. Tam się coś pali, tej chałupie w środku. Co tam może być? Zobaczmy. Ognisko jest. No to może do tego ogniska dotrzymy. Ognisko tam, o. A tam coś innego. No dobra, to spróbujmy. Zobaczmy, co tam jest. Ognisko się przyda. By się trzeba było szybko przenieść. W końcu, gdzie to ognisko jest? Tak trochę pokazuje co tu jest? Borsuk. Pożywne. Weź tam w środku, że coś jest nie takiego, co byśmy się chcieli spodziewać. Odkryto ognisko. Właśnie idźmy do ogniska najpierw. A potem zobaczmy, co tam jest. Coś tu tak zapiszczało jak wiewiórka. Borsuk, borsuk.
Ile to się trzeba napadzik? Bo co, ile to się trzeba napalować, żeby znaleźć tę właściwą jedną rzecz? O, moment. Nie, wydawało mi się, że to jest coś do przeczytania. Zaraz do tego podejdziemy, ale najpierw odpalmy maszynę. Ursus Americanus. Wspaniały amerykański niedźwiedź czarny. Rekonstrukcja Montana Recreations. Ależ musiał być potężny. To futro musiało doskonale chronić przed zimnem, prawda? Gdyby cię nie zachował, czy ktokolwiek wiedziałby, że zniknąłeś? Gdzie my jesteśmy? O, tu jest jakiś sprzedawca. Coś jeszcze tu jest? Jedno, drugie. Okej. To się przyda. Pewnie się przyda. Co tu jest jeszcze ciekawego? Nic więcej. Zobaczmy, nie chcę przeszkadzać. O, ja... Tak, cześć. Cudzoziemka w kaplicy zapomnianych bestii. Witaj, jestem Enjuk. A Aloy, kaplicy czego? Gdy dawny świat jeszcze istniał, pewien wielki człowiek zbudował mały totem dla tej bestii i zachował w nim jej obraz. Po umieszczeniu totemu na postumencie, obraz zwierzęcia pojawia się w powietrzu i bestia ożywa na powrót. No, prawie. Widzę 7 postumentów. Gdzie pozostałe 6 figurek? Ten znalazłem w puszczy. Zapamiętałem wgłębienia na postumentach i zobaczyłem, że pasują do podstawy totemu. Ale jak mówisz, to 1 z 7, prawda? Wielki Montana Recreations pewnie zrobił więcej, ale... Czas rozproszył je po świecie. Mówisz, że wielki człowiek stworzył te figurki. Tak jest. Jak sądzę, był badaczem świata przyrody. Jak ja, ale jego umiejętności były o wiele większe od moich. Genialny Montana Recreations. Być może najwybitniejszy przyrodnik, jakiego wydał dawny świat. Jego głos mówi, że totemy są jego dziełem. Magazynem wiedzy, jaką udało mu się zgromadzić. Podzielam jego pragnienia, by zrozumieć zwierzęta, by opisać ich zwyczaje oraz zachować ich wygląd. Ja czasem sobie schlebiam, że jestem jakby jego uczniem. Ciągnę dalej jego dzieło. Może kiedyś, jeśli będę dość wytrwały, będę godny jego nazwiska. Enjuk Recreations. Więc te totemy, one pokazują obrazy zwierząt, których już nie ma. Przeminęły, jak przedwieczni. Na to wygląda. Pomyśleć, że tak wspaniałe stworzenia wyginęły. Nie wiedzieliśmy, że istniały. Wykorzystujemy dziś zwierzęta tak samo jak maszyny. Dla jedzenia, dla ciepła, ale czy badamy je z równym zapałem? Ja tak! Na przykład, mam taki pomysł na temat lisów. Dlaczego lisy mają rude futro? Pomyśl, czym się żywią. Mięsem? Surowym mięsem. Czerwonym. Widzisz? Przyczyna i skutek. Logiczny związek. To ma sens. Myślałeś o lisach znacznie więcej niż ja. Chyba jakąś figurkę, chyba mamy jedną. Dziękuję, Aloy. Patrz, jakie kształty i pozy przybierają na postumentach. Montana Recreations dokładnie uchwycił ich istotę.
On tylko to ma, naprzód specjalne mapę. Nie mam kości, to nic nie kupię. Odkupić nie od niego. A co on ma ciekawego? Serce czujki. Nie, nic takiego nie potrzebujemy. Skrzynki to nie mamy tam, żeby od niego kupić. Dobra. Ale sprzedać mu możemy. Moment. Sprzedaj. My możemy mu sprzedać coś, co jest nam, a czego mamy za dużo. A czego my tu mamy za dużo? Nie to, to rdzeń maszyny duży. Za 100. Jedno możemy sprzedać. Po co nam to wszystko? Serce kłapaka może się potem przydać. Tego mamy dosyć dużo. Co to jest? Soczewka. Aha, bo to są soczewki różnych. Aż 3 mi niepotrzebne. Wysiora. Aż czemu błyska? Aż tyle? Po co mi? Dobra, teraz zobaczmy, czy nie mamy coś, co jest za dużo, czego mamy. 104 ze 112, dobra, starczy. Na razie nie musimy mu więcej nic sprzedawać. To na razie wystarczy. Muszę już iść. Oczywiście, jasne. I tak zbyt długo cię tu zatrzymuję. Ale może mogłabyś podczas podróży wypatrywać tych figurek? Jeśli na jakieś wpadnę, przyniosę ci je. No i dobra, mamy sprawę załatwioną, żeśmy się pozbyli dwóch figurek, ale za to żeśmy coś wzięli. Zobaczmy, co my żeśmy wzięli w ekwipunku. Weźmy skrzynkę ze skarbami. Niebieskiarkę. Proszę. Super. I kość wiewiórki. No to kurde, nawet nie ma o czym mówić. Ładnie to żeśmy... Jeszcze jedna i kość sowy. I pradawna rzeźba. Dobra, kruchy metalu możemy rzucić. Co to jest? Nie możemy, bo za dużo mamy. Okej, okay, to sobie później to zrobimy. Niech on sobie w tym leży. Zobaczmy wytwarzanie. Czy my żeśmy coś nie dostali dzięki temu? Proszę. Kość wiewiórki. Mięso z kością. Nie wiem, czy to jest nam potrzebne. Zobaczmy, czy gdzieś ta kość wiewiórki do czegoś innego jest nam niepotrzebna. Nie, no to kupmy to, bo to się przyda. Skóra wiewiórki. Wiadomo, coś zawsze będzie coś więcej potrzeba. Okej, okay, ale mamy 3 umiejętności. Byłoby też dobrze, żeby coś zrobić. Dominacja jest trwała. Rozbrajanie pułapek, spec od amunicji, naprawa maszyn. Cios przy siadaniu. Może możemy atakować. Małe maszyny i ludzi. Małe maszyny, to nie za bardzo. Z tymi trzema strzałami też nam nie, po, nie... A co już tutaj? Powalenie... Aha. Powalać maszyny. Jak mamy mało zdrowia. Zdrowia na razie nam wystarcza. Wezwanie. To też byłoby dobre. Druciarka też dobre, bo wtedy możemy przekładać sobie rzeczy. Ale ja tą trwałą dominację bojową chyba kupię. Albo ten sprint, popatrzcie się. Jest cichszy. Ale musimy najpierw to kupić. Już my to robimy już i tak. Dlaczego mamy za to jeszcze płacić? Dobra. Pomyślimy później. Idziemy najpierw tam do tego, co mamy dojść. Bo będziemy myśleć cały odcinek, jeszcze nie dojdziemy. Tędy tutaj.
Jakoś musimy dojść. Albo dookoła tutaj, tej z tej strony pójdziemy. Musimy jakoś się tam dostać przecież. Po prostu chcę jak najszybciej tam dotrzeć, tylko chcę wszystko ominąć. No właśnie, dobrze idziemy w dobrym kierunku. Jest wieża sterowana, wiem o tym, ale... Jest za sobie tutaj coś jesteśmy. Żeby się nią zająć teraz. Zajmijmy się tą... Kto to jest przed nami? Śmigacze. Musimy koło nich przejść jakoś, ale tak, żeby... dookoła. Nie wiem, co to było. Kość borsuka. Do czegoś była mi potrzebna. No chyba na szlak weszłem. Który miałem iść. A tam co tam jest takiego? O! Z każdej strony coś nowego. Zaskakuje mnie ten świat. Tam i tam. Co tam może być? Wieża sterowania to wiem, bo odkryliśmy. A to tak blisko i tak daleko. Ognisko jakieś. Coś to jest. Dobra, idźmy na razie prosto, chociaż tędy też można przejść, ale może do tego skrzyżowania, zobaczymy co to będzie za odejście. Niby ognisko jest blisko nas, ale to jest tak blisko, że jest daleko, trzeba było z drugiej strony górę zejść. A to jest aż prawie, że niemożliwością. Dobra, na razie przejdźmy tak, bo trzeba, idźmy tym szczytem. Wow, 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 nie tak prosto, kolego. Co to jest? Ten mróz niemal parzy jak słońce. Dwa takie kolosy, że... Nie wiem, czy ja tędy przejdę, czy... No, próbuję coś ominąć tego wszystkiego. Jakieś miejsca... Zjechać może. A tam coś potężnego chodzi, to raczej tam nie ma po co zjeżdżać. No tu wszystko jest większe i silniejsze, dlatego chcę te łuki zdobyć. No teoretycznie jeden już mógłbym kupić za 12, bo mam 13 tych iskierek i spadamy. Ale właśnie jest to, że człowiek nie chce tak spadać od razu. No coś co jeszcze zobaczyć. Czyżby to pokazywało mi tu na dole? Moment, moment, bo ja już jestem chyba... Nie, nie, to jest nie to. To jest inna ścieżka, mi to pokazuje. To chodźmy tutaj do tego znacznika i do góry pójdziemy. Okej, tam jest coś innego. Szkoda, że tu nie ma tak... To można zjechać. Tam znowu coś chodzi. No jednak tu chyba było tak specjalnie. No to dookoła, to nie, tu już musimy pójść w tym kierunku. Właściwie to dotąd musimy dojść. Tak, zaznaczmy sobie tutaj to miejsce. I to miejsce, znacznik jest aż tam do tyłu. No, jakbyśmy nie patrzyli, musimy się wrócić. Źle idziemy. Tak sobie tańko, no bo tak kiepska strzała. Okej, próbujmy się jakoś tu przemknąć, tylko ja nie wiem, czy to się uda. Co to za kolos? Kurde, idzie na nas. Wow, jeden z tej strony, drugi z tej. Ale patent, co to w ogóle jest?
Bysior. Możemy to zdominować? Chyba raczej nie. Nadchodzą. No i właśnie, teraz by się przydało zdominować i by było sprawa załatwiona. No właśnie, nie mogę zdominować, bo idę za tym i nie mogę zdominować, jak widać, za załączonym obrazku. Czyli coś jest nie tak. Tamto przed nami to jest co? Piłozomb. Piłozomba możemy już zdominować. Tylko musimy do niego odpowiednio podejść. No dawaj! Mogę się rozluźnić. Co to jest? Co? Dzik. To dzik, co chyba coś ma dla nas po prostu. Na niebiesko. No za bardzo rozluźnić to się nie mogę. Mamy iść w tamtym kierunku. No trochę tak... Przegięli pałę, jeżeli chodzi o, tak brzydko powiem, o to, że tak bliziuteńko wszystko musi być. Skóra z dzika, wiem, że była mi potrzebna do czegoś. Jak widać, tędy się nie przejdzie, bo jest jakaś taka, ale może dookoła, jakby tam pójść do góry. Tamte są jakieś takie, nie powiem łagodniejsze, ale... Anskoruk. Ha. Czy my możemy coś zdominować, tak żeby trochę narobić zamieszania? Chciałbym, ale nie za bardzo. Tutaj z tego miejsca mam widok. Co ja mogę? A tutaj coś jest przede mną i chodzi. Ale podchody, prawda? Żadnych takich coś, żeby się schować. Spróbujmy. O kurde, akurat jak ja chcę spróbować, to idzie ten, co nie powinien tu iść. Trochę za duży. No
Dobra, spróbujmy przejść na drugą stronę. Mamy iść tam do góry? No tak wynika, że tam do góry mamy iść, tędy. To spróbujmy. Czy ktoś jeszcze nas może zaskoczyć? Wszyscy zresztą. Tak mi się wydaje, no ale spróbujmy, żeby nas nie zaskoczyli. To pewnie ta jaskinia, o której mówił szaman. Głęboka i nienaturalna. Trzeba tam wejść na górę. Czyli dotarliśmy do tego. A no może. Dlatego bądźmy przygotowani. ...60% zdrowia. Coś tam jest do wzięcia. Ptaków. Proszę bardzo, to... Jak torba pełna? Ja to muszę wziąć. Torba na leki pełna, no ale to... Uzyskane przedmioty. Dobra, te uzyskane. O, to właśnie chodziło, żeby uzyskane. No, jakieś predatora mamy tutaj. Co my tu jeszcze możemy znaleźć? Może mój fokus mógłby coś zobaczyć. Tam do góry niby możemy wejść. Teraz fokusikiem pojedziemy najpierw. Nie możemy wszystkie wziąć. Dobra. Na zdrowie nie możemy wziąć. Zdrowie akurat możemy sobie odpuścić. Znowu narzędzie wigory, dobra. Mogłabym użyć fokusa, by rozejrzeć się po okolicy. Myślę, że tu da się przejść tędy. Albo musimy wejść inaczej. Tam coś mamy. Konsola platformy, czyli tam coś jest. Przesunąć tę latającą maszynę. No właśnie. Nie przejdziemy, bo aha, bo to jak ją przesuniemy, to będziemy mogli przeskoczyć tam i co, i tam się dostać. Ale tu mamy przejście. Momencik, momencik. Pięknie. Aktywuj konsolę. Proszę bardzo. Jednak nie jest taki uziemiony. Teraz mogę przejść. Jak przejść? Jak ty chcesz, dziewczyno, przejść? Pewnie jakiś banuk już tu grzebał. Może niby na to wejść i tam wskoczyć? Coś zostało z niego wycięte. Może znajdę jakąś inną maszynę latającą. Nie, 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 tu mamy nie schodzić.
Tak, to zrobiliśmy. Górka zwierzęcia, no i dobra, mamy kolejną, to jest dobrze. O, i tamtędy możemy wejść do góry, teraz już wiem, o co chodzi. Jest. Okej. Muszę go poprzestawiać. Zamek zamkiem, musimy najpierw zobaczyć, co to jest. Reset holozamka. Technicy myślą, że przymknę oko na to, jak to przyłażą i grzebią mi w konfiguracji dronów. To zdecydowanie nie doceniają mojego poczucia obowiązku. Zresetujemy ten holozamek. Echo, Sierra, Echo. No i dobra. Żeby wiedzieć, o co chodzi. Echo, Sierra, Echo, czyli dwa takie same, a... No, czyli będzie to samo, co... Dosyć prostawe. Nic tu nie ma. Musimy dokładnie wszystko przepatrzeć. To nie to, co żeśmy patrzyli. Czyli idziemy tutaj. To na dole mi się wydaje, że było. A, tędy jest wejście na dół. Nie, do góry nie pójdziemy. Musimy iść tutaj na dół. A, i tu schodzimy. Tam dalej nie ma przejścia żadnego. O. Dobra, to żeśmy wzięli. Nie prosiłem o stado latających kamer. Trzeba bezpieczeństwa, nie nadzoru. To pierwsze daje siła ognia. Bóg mi świadkiem, że nie będę się cackał, kiedy jacyś terroryści zbezczeszczą tę placówkę. Okej, trzeba uważać. Jakieś mogą być przygody. Nie, nie, tutaj to nic nie odbierze. Twój fokus, musimy iść tam dalej. Z tego wynika, tylko patrzę, czy coś jeszcze możemy sobie wykombinować. No dobra, idziemy tak. Jest następny predator. Aha, jesteśmy za. Skoro ja nic nie mogę znaleźć, może mój fokus da rady. Musimy wejść do środka, nic tutaj z tego nie. Nie ruszał przede mną. Dobra. Tu żeśmy się dostali. Zbadaj szynę mocującą. Powinno wejść łatwo dać się usunąć. A, to jest ta szyna do czegoś, co była nam potrzebna. Do pieśni kresu. Opuść hangar dronów, okej. Czyli chyba tą samą drogą, co żeśmy przyszli. A chociaż nie, tu wygląda, że możemy tędy też przeskoczyć, ale jeszcze chcę zobaczyć, czy coś tutaj nie ma z tyłu. Jakiś ciekawostek. Nie. Wygląda, że nie ma. No kurde, wejdź na górę, no. No. I teraz możemy sobie z nim porozmawiać, tylko nie strzel.
tym trzeba uważać, bo to ostatnio też miałem z tym styczność, to nie za bardzo mi to poszło. Nie ma miejsca. Aha, tego dnia tylko tu był jakiś ten... Też nie? Za dużo mam? Coś takiego. Co z tego demona powypadało? Demon jest mocny, trzeba powiedzieć. Nie jest taki prosty do zrobienia. Okej, jak mamy wyjść tutaj, tędy, żeśmy przyszli, czyli tu musimy wejść. Więc to ulepszy moją włócznię, tak? No właśnie, nie wiem, czy to ulepszy moją włócznię, czy nie, ale myślę, że plan został wykonany. Mamy wszystkiego, co potrzebujemy. Szkoda, że tylko tu jakiegoś nie znaleźliśmy ogniska nigdzie w pobliżu, bo by się bardzo przydało, żeby z tego ogniska, jak widzicie, nie ma daleko, żeby coś tu jeszcze gdzieś prowadzi droga. Specjalnie wyskoczę tutaj tylko po to, żeby... Gdzie to jest? Może jakieś ognisko tu się gdzieś znajdzie? No powinno być coś takiego. Chciałbym zapisać stan. Wiewiórka. Gdzieś tam chodzi. No i sobie ze mnie robi drwiny. O, jest tutaj wiewióreczka. Coś mi z wiewiórki jest potrzebne. Kość wiewiórki. No, kość to chyba nie za bardzo, ale... Nie, 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 nie opuszczamy tego świata. Wracamy, wracamy potulnie. Tam, gdzie diabeł mówi dobranoc, jak to było. Boję się, że po prostu mogę to wszystko stracić. Nie mam żadnego ogniska i to troszeczkę mnie denerwuje. A już mamy kolejnego jakiegoś tutaj przeciwnika. I jak widać, nigdzie nie ma żadnego ogniska. Byśmy mogli jakoś przejść na drugą stronę. Tam jest przejście, może tu górą. Do zobaczenia. Nie wiem, co to było. Jest ten. Dobra, i dalej nie przejdę. Jak widać, to jest koniec. Nie wiem, co miałoby być za tym jeszcze z tyłu. Nie chce mi się walczyć z tym jeszcze jednym, więc wracamy do tego miejsca, do którego powinniśmy. I porozmawiać. O, skoczmy do tego ogniska. Tak jest. Sobie zrobimy to i zobaczymy, czy mamy ulepszenie włóczni, bo to by było dobre, żeby tą włócznię w końcu ulepszyć. Mamy dużo strzelam z łuku. Łuki mamy coraz lepsze. No, chcę zdobyć jak najlepsze. Chyba mamy 14, czyli 16 chyba potrzeba tych niebieskoskierek, żeby kupić te najlepsze. Ja nie wiem, który potrzebujemy. Muszę sobie zobaczyć. Chcę ten, co po prostu zamraża. Maluje skały. Te obrazy chyba wiele znaczą dla banuków. Jak widać, jestem troszeczkę pokiereszowany. Dobra, gdzie ten osobnik jest? Tam gdzieś. I
i zakończymy tą przygodę i będzie z głowy. No i zobaczymy, co, z czym to będzie się jadło. Jeżeli coś to nam da, to dobrze. Jeżeli nie, no to będziemy kombinować, co dalej. Szamańskich sekretów nie mówi się głośno. Czy to właśnie miałam znaleźć? Przywiąż to do włóczni. Na tym przymocujesz to. Dobrze? Później znajdziesz więcej. Dlaczego mi pomagasz? Niebieskie światło blędnie. Pieśń maszyn się kończy. A co w tym czasie robi konklawę? Siedzą, intonują, obserwują. Wystarczy. Musimy walczyć. A ty? Ty jesteś waleczna. Mamy wspólny cel. Nie jestem taka pewna, bo nawet nie wiem, jaki to cel. Ale dziękuję. Nie dziękuj mi, tylko działaj. Teraz mogę modyfikować swoją włócznię. Brzmi nieźle. Mogę zacząć ulepszać swoją włócznię. To nie pierwszy bakiet. Dobra, przejdź do ekwipunek. Skrzynki ze skarbami. No, ale nie mogę wziąć. Dlaczego? Bo mam za dużo modyfikacji. Musimy którąś wyrzucić. Porażenie, mróz. Porażenie bardzo mało. Ten może nam być niepotrzebny. Dobra, wystarczy ta jedna. Odporność na ciosy też to nam niepotrzebne. Mamy dwie. Ok, skrzyneczka. Wzięliśmy. Dobra, i teraz co? Broń. A, mamy tą samą, tylko że mamy po prostu pierwszą rzecz. Mamy trzy zrobione, czyli musimy zrobić jeszcze trzy. No ale mamy jakąś modyfikację. Dobra, wytworzenie, modyfikacja mamy, to zróbmy tą. Co możemy tutaj dać? Proszę, siła włóczni o 14, siła włóczni o 20. O 14, no to jeżeli siła włóczni o 20, czyli 23, no to tam wkładamy. Najlepszą, jaką możemy. Trochę kiepsko, że nie mogliśmy, myślałem, żeby da radę to coś przerobić, ale... Ale jak widać, nie da rady. Okej, to teraz zobaczmy jeszcze, czy możemy coś kupić. Ukończono zadanie, to mnie bardzo cieszy. Jeszcze zobaczmy, czy gdzieś jest jakiś sprzedawca. Jest taki, jest kupiec inny. Bo... Aha, czyli to jest taki potrzebny. A tu zasoby łowieckie. No to zobaczmy tych dwóch. Musimy wrócić z powrotem do tam, gdzie byliśmy. O, jeszcze dostaliśmy jedną niebieskierkę za to, że żeśmy to zrobili. Co mnie bardzo cieszy. Miało 14 z 15. Do najlepszego łuku potrzebna 16. I jesteśmy chyba... Niestety, ale nie zrobimy tego tak za pierwszym zamachem. Trudno się mówi, jak nie zrobimy. Zdolnego łowcy, potężnego strzału. Co to jest? Nie. No to jest. I to jest trzeci. To ten nam niepotrzebny. Ten jest 16. Ten jest nam potrzebny, bo tu mamy coś zielonego. Zamrożenie i... A to mamy też. Chyba tylko tego nie mamy. Zobaczmy sobie. Jakbyśmy chcieli sprzedać broń. My mamy broń tą i tą, czyli te dwie. Brakuje nam tego właśnie trzeciego, tego co właśnie, o którym mówimy, który możemy kupić, czyli kup. Możemy sobie kupić ten wytrawnego, nie ten, ten. Generalnie chyba o niego nam chodziło. Aktywuj. Damy go tutaj. Okej. I posiadamy dwie rzeczy i nic więcej nie kupimy. Mamy trzy te iskiereczki, więc niech one tam będą.
Dobra, i teraz jeszcze sobie tylko zobaczymy na sam koniec wytwarzanie, czyli jeżeli mamy ten łuk nowy dodany, to nie wytwarzanie, to muszą być modyfikacje. O. Coś dodajmy do tych modyfikacji, co my możemy tu dać? Murus, bardzo rzadki. A my mamy zamrażać, czyli możemy ten jeden dać i on jest chyba na największym poziomie, to jest to, czyli dajemy to, murus. Dobra. Drugą rzecz dajemy. Odrywanie. Poręczność. Skażenie, odrywanie. Porażanie. Skażanie, odrywanie, porażanie. Dobra. Jak tak jest rzadki, to musimy takimi rzadkościami to zrobić. Poręczność 57, 59 i obrażenia. Poręczność plus obrażenia 11%. Ja myślę, że tak będzie najlepsze. I to mamy tak zrobione. Ok, i teraz zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda to tak. Możemy. Aha, to jest skażony, to jest porażające, a to jest mrożące. No i właśnie o to chodziło. I o to mrożącą chodziło, żeby to po prostu było. Mamy wszystkie elementy. No dobra, słuchajcie, to w tym momencie sobie zakończymy tutaj ten odcineczek. Myślę, że spokojnie będzie elegancko. No i ja się zastanowię, co dalej. Zobaczę, to jakaś nowa misja, czy coś tu jest. Handel rzadkim, kolekcjoner bawników. Trzeba zobaczyć, o co tu chodzi. Może coś jeszcze tu podziałamy, a może już po prostu przejdziemy, bo mamy taki najlepszy łuk, jak to by powiedzieć. Przejdziemy do tego, żeby kontynuować misję jednak na razie w podstawce, czyli byśmy wrócili do tego, żeby robić misje główne w podstawowej wersji gry, bo to jest dodatek bardzo fajny, ale też troszeczkę mocy potrzeba, czyli my możemy być jeszcze troszeczkę za słabi, tak jak widzieliście, niektóre zadania na 40 poziomie mamy chyba 37, czy nawet nie wiem, czy taki, to jest jeszcze trochę może być mało, żeby walczyć z odpowiednimi zwierzątkami, mechanicznymi zwierzątkami oczywiście. Dziękuję bardzo, kłaniam się.